Choroba brudnych rąk może przytrafić się każdemu z nas. Choroby te to nic innego jak skutki niewłaściwej higieny rąk czy spożycia zakażonych pokarmów i napojów. Przykładami tej grupy chorób są m.in. wirusowe zapalenie wątroby typu A i E, zakażenie rotawirusami, tasiemczyca czy shigella. Ich objawy to ból brzucha, gorączka i biegunka. Aby znacząco obniżyć ryzyko zakażenia się, powinniśmy pamiętać o odpowiedniej higienie, dokładnym myciu owoców i warzyw przed spożyciem. Należy pamiętać także o ich odpowiednim przechowywaniu. Należy trzymać je z daleka od owadów, ponieważ mogą one przenosić bakterie Shigella.